Głośna tęczowa manifestacja w centrum Katowic. Jej uczestnicy są przeciwni dyskryminacji, która spotyka społeczność LGBT. Nie zgadzają się na policyjną nagonkę. To, że ja nie mam takich poglądów jak oni prawicowych, to nie znaczy, że wolno mnie obrażać. I tak samo wszystkich tych młodych ludzi, którzy są pozytywni, fajni i kolorowi przede wszystkim. I uważam, że te wszystkie opowieści o tym, że kolorowa flaga jakiemuś pomnikowi zrobi coś źle, to jest bzdura. Z równością i z szacunkiem do każdego człowieka. No i przede wszystkim solidarnością z Margot zatrzymaną. Tak. Chciałam się sprzeciwić przemocy państwa tak naprawdę względem jednostek i całej mniejszości. Powodem tego zgromadzenia w Katowicach jest to, które odbyło się kilka dni temu w Warszawie, kiedy doszło do zatrzymania aktywistki Margot. Wśród paru osób, dosłownie kilku osób, pojawiły się działania bardziej agresywne, pojawiły się mocniejsze emocje. Natomiast oczekiwałbym po policji umiejętności rozwiązywania takich konfliktów, a nie rozpędzania tej manifestacji i takiego po prostu rozpędzania tej przecież dla wszystkich trudnej sytuacji, bo wydaje mi się, że przeważająca większość zgromadzonych, nas, którzy byli tam po prostu w geście solidarności, nie miała na celu, ja na pewno nie miałem na celu uszkodzenia mienia czy zamachu na życie i mienie publiczne. Tej samej sytuacji dotyczył protest środowisk narodowych. Ich zdaniem Margot to kryminalista, który powinien zostać ukarany.